spotkałem co najmniej kilku. No właśnie, ocencie sami, kogoż to ja spotkałem. Faktem jest, że już od kilku dni poranki są bardzo mgliste, ale czy ta mgła, która była w dniu dzisiejszym, która była wczoraj, to jest aż tak wielka mgła, aby trzeba było włączać światła przeciwmgłowe tylne, aby trzeba było oślepiać jadących za nami kierujących? Pamiętajmy, światła przeciwmgłowe tylne włączamy w momencie, kiedy widoczność do przodu spada poniżej 50 metrów. Poniżej 50 metrów. W żadnym z tych przypadków tych 50 metrów nie było. Poza tym weźmy też pod uwagę coś takiego jak zdrowy rozsądek, gdzie żaden z tych kierujących tym zdrowym rozsądkiem się nie wykazał. Skoro masz włączone światło przeciwmgłowe, jest za tobą kolejny pojazd, zorientowałeś się, że on ciebie widzi, że utrzymujecie jakiś dystans od siebie, wyłącz te światła, nie oślepiaj tego kierującego, który jest za tobą.